A ty zamierzasz zjeść ten orzeszek, czy ty go tak trzymasz? No i już jesteśmy, moi drodzy, w centrum miasta. Na pierwszy rzut oka idą żyrafy wykonane z elementów metalowych. Moi drodzy, one są wykonane, jak widzicie, z części motocykli i samochodów. Dokładnie tak, to co, o, tutaj są na przykład, no tutaj jest sznur, lina metalowa, z metalowych linek. Ogon jest z tego właśnie wykonany, to jest sznur prawdopodobnie z jakiegoś statku, na którym była kotwica. Tutaj mamy jakieś elementy właśnie, tak jak mówię, metalowe z samochodów, z motocykli. No i zrobili żyrafy z tego. No to są po prostu centralnie żyrafy. Zobaczcie, jedna jest wyższa, druga jest niższa. To jest znak rozpoznawalny w Edynburgu. No cenzura mi nie pozwala pokazać faktu, że te żyrafy są wyposażone we wszystkie organy. Znajdujemy się już w centrum miasta w tym momencie. Idziemy dalej i pokażę wam, jak wyglądają ulice. A przed nami, moi drodzy, hotel Balmoral. Już możecie zobaczyć, jak wygląda ścisłe centrum Edynburga. Zobaczyć, czy jest to ładne, historyczne miasto. Jest to bogate miasto o bogatej tradycji. Hotel bardzo drogi. Ja nie wiem, ile dokładnie kosztuje, bo nie mieszkałem w tym hotelu jeszcze nigdy. Natomiast wiem, że mieszkają tutaj znane osoby, jacyś znani artyści, gwiazdy show biznesu, polityki. Ja się, moi drodzy, dzisiaj ubrałem chyba za ciepło w stosunku do pogody, no ale troszkę zasugerowałem się wczorajszym dniem, bo wczoraj też tak chodziłem. Wczoraj było w okolicach 13-14 stopni, ale wiał tak lodowaty wiatr, że wydawało się, że jest może 6-7, a nie 13-14. Dzisiaj jest 17, ale też myślałem, że nie będzie aż tak mega ciepło. Moi drodzy, a z tym Jennersem to ja się pomyliłem. Tutaj jest Jenners. Jak widzicie, też piękna architektura, te zdobienia. Zobaczcie na te zdobienia. Naprawdę teraz się nikomu chyba tak nie chce budować. A wtedy, no i patrzcie się, jaka to była misterna robota. I jednak się chciało ludziom to robić. I jak ten budynek wygląda. No nie jest już brytyjski, tylko jest z kapitałem z krajów, które obdarowują cały świat ropą. Tam po drugiej stronie widać już zarysy zamku w Edynburgu. O zabytkach więcej opowiem, między innymi o tej wieży więcej opowiem w kolejnym odcinku, zwany Princess Street Garden. Patrzcie się, jak już kwiaty kwitną, a jest przecież końcówka marca. Oczywiście mnóstwo pomników w Edynburgu, jest ich coś ponad setka, nie wiem dokładnie ile, chyba 140. I w każdym razie te pomniki w Edynburgu, moi drodzy, taka ciekawostka jest, że tylko jest jeden pomnik kobiety, królowej Wiktorii. Scottish National Gallery, jak widzicie. Galeria plus restauracja w środku, ale to też należy do zabytków, a ja zrobię taki osobny odcinek o tym. No i kolejny pomnik, moi kochani. No i właśnie mamy te ogrody królewskie. W każdym razie ciekawostką jest to, ja już o tym mówiłem, ale przypomnę tylko i wstawię wam w sumie link do mojego vloga, że ogrody królewskie, moi drodzy, to kiedyś tu były jeziora. To widać, że te ogrody są położone w takim jakby korycie i w tych jeziorach tutaj topiono czarownice. No wiadomo, czarownice. No to było parę wieków temu, te słynne polowania na czarownice w Wielkiej Brytanii i nie tylko powodowały, że no, sporo biednych kobiet straciło tutaj niestety życie. Historia jest taka, że oni mieli taką metodę, topiąc te kobiety, które uważali za czarownice, za osoby, które uprawiają czarną magię. Związywano je, wrzucano je do wody i ta, która się utrzymała na powierzchni, a nie zatonęła, to uznano ją za czarownicę. No ta, która zatonęła, no to uznawano, że jednak była niewinna, bo się nie utrzymała, tylko utonęła. Czyli jakikolwiek był werdykt, to i tak wszystkie te kobiety oskarżane o uprawianie czarnoksięstwa, czarnej magii, i tak wszystkie te kobiety kończyły marnie niestety. A ja teraz, moi drodzy, wstąpię do sklepu, do którego no, pewnie wielu Polaków zna, nie tylko tych
nie tylko tych będących na Wyspach Brytyjskich. Jest to Primark. W Polsce wiem, tak? W Polsce już parę lat temu otworzyły się. Nie wiem, nie nagrywać z Primarka, ale po prostu kolekcja, obecna kolekcja mnie po prostu miażdży. Jest, no jest zarąbista. Ja uwielbiam kolory w ogóle. Ubieram się właśnie kolorowo. No popatrzcie, ten t-shirt z grzybkami jest po prostu mega. Ta bluza też daje radę. No tak, no kurczę, lata 80. Old school po prostu pełną gębą. Popatrzcie sobie. To wam muszę jeszcze pokazać. No mega ta koszulka. Kurczę, lata 80. W sumie początki mojej młodości, mojego dzieciństwa. Także sentyment jest gruby. To muszę mieć, no po prostu muszę to mieć. No kto nie chce mieć E.T., no powiedzcie szczerze. Nie no, kolekcja jest mega. Old school po prostu na maksa. To jest coś, co ja właśnie uwielbiam. To oni po prostu mnie posłuchali i zrobili kolekcję w tym roku. Po prostu dla mnie. Patrzcie się na to, na te t-shirty. No ja nie wytrzymam. Popatrzcie się. No co za motyw. No przemotyw. A jakie skarpetki. Wiem, że zachowałem się troszkę niedojrzale teraz, 40-latek, który jara się ciuchami z Primark, no, ale taki już jestem, no. Dusza chyba wiecznie młoda. Przynajmniej mam taką nadzieję pozostać wiecznie młody z duszą. Wiem, że to banalnie zabrzmiało, ale... No ale tak mam. Lubię kolory, lubię się kolorowo ubierać. A teraz, moi drodzy, jesteśmy na kolejnej ulicy i w sumie już na tej ulicy będę kończyć tego vloga pomału. Idziemy teraz na George Street. To też jedna z takich znanych turystycznych i głównych ulic Edynburga. Tutaj, moi drodzy, mamy mnóstwo knajp różnego rodzaju, restauracji takiej lepszej jakości. No, rozumiecie, o co chodzi. Po prostu droższe, a niekoniecznie lepszej jakości. No i przeważnie te restauracje są też imprezy, są różne puby tutaj, są różne kluby nocne. Mówiąc, chciałem jeszcze jedną rzecz pokazać, nie miałem na myśli oczywiście swojej facjaty, bo nie jest za ciekawa na pewno, są ciekawsze rzeczy i te ciekawsze rzeczy będę wam tutaj pokazywać. Mniej więcej 10 miesięcy temu, jak zaczynałem tego vloga, nagrałem film, kilka filmów o Edynburgu, tam chodziłem też troszkę z kamerą. Teraz jakby jeszcze raz to robię, bo staram się to robić teraz bardziej profesjonalnie, troszkę lepszym sprzętem to robię. I dlatego to robię, no bo rusza nasza przygoda. Nasza przygoda, będziemy podróżować nie tylko po wyspach, ale po świecie. Zaczynamy pomału, wchodzimy ostro na kanał z tym. To będą podróże rodzinne, ja, moja żona, nasz syn autystyczny. I mam nadzieję, że będą się wam nasze podróże podobać. Ta taka spirala jakby, która tak na marginesie wielu osobom przypomina emotikonkę, kupę, po prostu kupę. Tak się kojarzy, to jest dach galerii handlowej, która jest tak sprytnie właśnie wkomponowana w architekturę miasta, że w ogóle to nie widać, że tam jest galeria. Ze znaków rozpoznawczych oczywiście, no nie tylko Edynburga, ale w ogóle Wielkiej Brytanii, no to marka Aston Martin. Nie wiem, co to jest za model, ale miałem okazję się takim kiedyś przejechać. Taki znajomy, Szkot, był tak uprzejmy i pozwolił mi się przejechać. No i powiem szczerze, że nie dziwię się, że Szkoci, czy tam Brytyjczycy, czy w ogóle ktokolwiek wydaje tak duże pieniądze na te auto, bo przyjemność z jazdy jest wow. Patrzcie się na ten autobus. To jest autobus, gdzie możecie sobie jakiś kurs zabukować. Ale nie żegnam się na zawsze. Żegnam się tylko, powiedzmy, na jakiś dzień, dwa. W zależności, kiedy obejrzycie następny odcinek, zachęcam was do subskrypcji, do tego kanału. Pomóżcie mi się troszkę rozwijać. Dla was to nic nie kosztuje, dać subskrypcję czy jakąś łapkę w górę, a mi bardzo pomoże tworzyć lepsze treści dla was. No i oczywiście czekam na sugestie co do treści. Trzymajcie się, cześć, ja jestem Marcin, a to jest kanał Bez Ściemy.